Faktury prawdy Dobkowskiego. Informacje o horrendalnych kwotach przekazywanych przez miasto na biznes małżonki radnego Tomasza Dobkowskiego były oburzające. Jeszcze bardziej oburzający jest fakt, że rodzina tak znaczącego radnego sięgnęła po jakiekolwiek pieniądze z kasy miejskiej. Dotarliśmy do faktur wystawianych miastu przez Augustowski reporter. Wydatki publicznych pieniędzy w poszczególnych miesiącach 2020 roku mogą szokować. Sprawy zaczynają być oczywiste. Dziś znacznie lepiej rozumiemy, dlaczego radni koalicji rządzącej naszego miasta i Banitów Spis złożyli pozwy do sądu przeciwko Przeglądowi Powiatowemu. Chodzi o zamknięcie ust niezależnym mediom patrzącym władzy na ręce, mediom, które nie boją się podejmować trudnych dla obozu rządzącego tematów. Próba wystraszenia gazety nie powiodła się, raczej nas zmobilizowała. Domyślamy się, dlaczego na niechlubnej konferencji prasowej Banitów Spis próbowano podważać dobre imię przeglądu powiatowego. Zapewne chodziło o promowanie konkurencji, która nie jest tak dociekliwa w kontrolowaniu władzy jak my. Z tej perspektywy lepiej rozumiemy też brak radnych naszego miasta na kuriozalnej konferencji. Być może obawiali się, że pewne kwestie zostaną odkryte. W połowie października burmistrz w odpowiedzi na jedną z interpelacji ujawnił, jakie kwoty przekazało miasto w 2020 roku na płatne publikacje w wydawnictwach prasowych oraz elektronicznych. Najbardziej w oczy rzucała się szokująca kwota 21 667,38 groszy na publikacje w Augustowskim Reporterze. Ogromna dysproporcja w stosunku do innych wydawnictw była ewidentna. Biorąc pod uwagę powyższą kwotę, augustowski reporter w skali całego roku mógł liczyć nawet na 32,5 tysiąca złotych z publicznych pieniędzy. Te sumy okazały się daleko nieaktualne. Według sądowym dowiadujemy się, że współwłaścicielem i prezesem zarządu augustowskiego reportera jest żona radnego miejskiego Tomasza Dobkowskiego, lidera rządzącego ugrupowania Nasze Miasto. Właśnie z tego środowiska politycznego pochodzi obecny burmistrz Mirosław Karolczuk. Bajki o równych warunkach umów. Dotarliśmy do faktur wystawianych miastu przez Augustowski Reporter. Porażająco może wyglądać analiza płatności w 2020 roku. Za emisję artykułów i ogłoszeń Urzędu Miejskiego medium współnależące do pani Dobkowskiej otrzymało miesięcznie nawet ponad 4000 złotych. 30 kwietnia augustowski reporter wystawił miastu fakturę na kwotę prawie 3000 złotych, 31 maja na kwotę 4000 złotych, 30 czerwca na kwotę 4260 zł, 31 lipca 3755 złotych, natomiast 31 sierpnia 3000 złotych. Warto też zauważyć, że Augustowski Reporter wydawany jest raz w miesiącu, a Przegląd Powiatowy ma przynajmniej cztery wydania miesięcznie. Do niedawna miasto publikowało w naszym tygodniku artykuły na dwóch stronach w każdym numerze. To jest 4 do 5 razy w miesiącu. A ponadto na portalu Dziennik Powiatowy i na Facebooku. Tak było również w tym roku. Miesięczne kwoty, jakie otrzymywaliśmy z tego tytułu, były kilkukrotnie niższe i nijak nie można było ich porównać do ekskluzywnych warunków które miasto gwarantowało biznesowi żony Tomasza Dobkowskiego. Mamy do czynienia ze skandalem. Lider klubu Koalicji Obywatelskiej Leszek Cieślik był bardzo zdziwiony oraz zbulwersowany kwotami, jakie znalazły się na fakturach augustowskiego reportera w roku 2020. Jednak zdaniem Cieślika nie same kwoty, ale okoliczności tej sprawy budzą największe oburzenie. W ocenie byłego wieloletniego burmistrza Augustowa komentowana sytuacja jest skandaliczna. Faktury wystawiane miastu przez Augustowski reporter zawierają naprawdę oburzające kwoty, mówi Leszek Cieślik. Jednak dla mnie, bez względu na kwoty, najważniejsza jest transparentność. Pan radny Tomasz Dobkowski stoi na czele aktualnie rządzącej formacji politycznej. Ta sytuacja wykorzystywana jest do finansowania z, z miejskich środków działalności prowadzonej przez jego żonę. To naganne zachowanie i skandal. Natomiast tłumaczenia obozu rządzącego na ostatniej sesji były żenujące. Pan skarbnik i zastępca burmistrza powinni się wstydzić, bo znane im były dane dotyczące faktur wystawianych do opłacenia. Pomimo to opowiadali jakieś bajki, że wszystko jest zgodne z procedurami. Po analizie faktur nie wiem, jak to ma się do transparentności, rzetelności oraz czystości działań, powiedział nam radny Leszek Cieślik. Podczas ostatniej sesji ekipa rządząca miastem uruchomiła akcję przykrywkową. Próbowano odwrócić kota ogonem i zepchnąć dyskusję na boczne tory. Skarbnik Sławomir Sieczkowski i zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz mówili o potencjalnych zasięgach i rzekomo równych warunkach umów. Odwoływali się do lat poprzednich oraz sytuacji w innych samorządach. Desperacka akcja i odwracanie uwagi od meritum pokazały wielką nerwowość obozu władzy. Oczywiście rządzący zdają sobie sprawę z tego, że opinię publiczną najbardziej bulwersuje temat finansowania działalności osób z rodziny radnych, zwłaszcza będących przy władzy, powiedział dalej Leszek Cieślik. Dlatego próbowali przykryć ten wątek i skierować dyskusję na boczne tory. Starali się nas zagadać i narzucić narrację, że płatne publikacje dotyczą też innych mediów. Miało to na celu wyciszenie tematów związanego z dotowaniem biznesu żony radnego Dobkowskiego. Każdy z nas wie o tym, że właścicielami przeglądu powiatowego oraz innych lokalnych mediów z wyjątkiem augustowskiego reportera nie są członkowie rodziny radnych, dodał lider Koalicji Obywatelskiej. Tomasz Dobkowski złożył wniosek do Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy finansowania mediów. Biorąc pod uwagę fakt, że większością w komisji dysponują radni koalicji rządzącej, trudno jest oczekiwać, że wzniosą się na niezależność przy analizie tematu. Już dziś możemy zakładać, że komisja wyda pozytywną opinię dla szefa naszego miasta. Bardzo możliwe, że będzie to spotkanie sędziów we własnej sprawie, a w innym ogłoszą przegląd powiatowy. Uważam, że pan Dobkowski złożył wniosek do Komisji Rewizyjnej właśnie po to, by sprawa dotycząca biznesu jego żony została pozytywnie dla niego przegłosowana i zagłaskana, stwierdził Leszek Cieślik. Może to wyglądać tak, jak było podczas dyskusji o rzekomej przemocy w Szkole Podstawowej nr 3. Boję się, że Komisja niczego nie ustali, ale większość rządząca będzie broniła szefa naszego miasta. Mając większość, można przegłosować wszystko, nawet pogodę. Jeżeli radni z koalicji rządzącej nie zachowają bezstronności i obiektywizmu, oraz nie podejdą do sprawy rzetelnie, znajdziemy inną możliwość dojścia do prawdy, powiedział radny Cieślik. Niewątpliwie naganne zachowanie. Przewodniczący Augustowskiego PiS, Marcin Kleczkowski, uważa, że przedstawienie faktur nie zamyka sprawy, a wręcz przeciwnie. Jego zdaniem obecnie nasuwają się następujące pytania: na co dokładnie zostały przeznaczone tak duże publiczne pieniądze? Marcin Kleczkowski sądzi także, że opisywana sytuacja może dowodzić zakulisowym działaniom, dzięki którym rodziny radnych czerpią korzyść. Cała historia jest negatywnie odbierana przez mieszkańców. Przedstawienie faktur wystawianych miastu przez augustowski reporter nie rozwiewa wątpliwości w sprawie dotowania przez magistrat firmy żona pana Dobkowskiego, ocenia radny Marcin Kleczkowski. Nasuwa się pytanie, jakie dokładnie były tu usługi. Doskonale wiemy o tym, że Augustowski reporter nie jest periodykiem cieszącym się dużą renomą. Nie szukamy w nim informacji aktualnych. Nie rozumiem, dlaczego urząd zleca publikację w takim periodyku. Drugim pytaniem jest, skąd wziął się taki nagły wzrost opłat w roku 2020? Faktury zawierają naprawdę horrendalne kwoty. Marcin Kleczkowski mówi dalej. Temat przekazywania przez miasto publicznych pieniędzy na rzecz prywatnego biznesu żony lidera naszego miasta spotyka się z bardzo negatywnym odbiorem wśród radnych, ale także opinii publicznej. Rządzący pokazali, że nie mają żadnego oporu w pisaniu o sobie samych, w komponowaniu sobie pochwalnych laurek za pieniądze podatników. Natomiast fakt, że występują tutaj powiązania rodzinne z prominentnym samorządowcem obozu rządzącego jest niewątpliwie naganny. To dowód na zakulisowe działania polegające na tym, że rodziny radnych i pośrednio sami radni czerpią korzyść ze sprawowania rzekomo społecznej funkcji. W ocenie Kleczkowskiego radny Dobkowski oraz inni członkowie komisji rewizyjnej, będący z nim w koalicji, powinni dla przejrzystości wyłączyć się z badania sprawy finansowania mediów. Czy jest to możliwe? Zapewne nie. Pamiętamy, jak Tomasz Dobkowski nie chciał odejść z zespołu badającego sprawę z bazy sportów wodnych. Teraz może być podobnie. Można mieć duże wątpliwości, czy komisja rewizyjna w tym składzie podejdzie do sprawy z rzetelnością i obiektywizmem mówi Kleczkowski. Wynika to z doświadczeń wcześniejszych prac tej komisji, ale słowo prac należałoby wziąć w cudzysłów. Należy się dłużej zastanowić, czy ta komisja w obecnej kadencji kiedykolwiek rzetelnie pracowała nad tym, co powinno być jej powinnością. Moje obawy potęguje to, że większością w tym gremium dysponują radni koalicji rządzącej, którzy z oczywistych względów powinni się wyłączyć z badania tej sprawy. Nie dotyczy to tylko pana Dobkowskiego. Przypomnę, że nasze miasto deklarowało w kampanii wyborczej, że są siłą odnowy, która pokaże przejrzyste funkcjonowanie miasta. Jeżeli tak faktycznie jest, to radni będący w sojuszu z panem Dobkowskim i jego ekipą nie powinni badać finansowania biznesu jego żony oraz innych mediów. Śledząc dotychczasową działalność komisji, widzę, że zazwyczaj ucieka w ogólniki, odwleka ważne działania. Gdy pojawią się argumenty przeciw naszemu miastu, są trywializowane, bagatelizowane, wyśmiewane, puentuje Kleczkowski. Sprawa w naszej ocenie jest arcypoważna. Nasuwają się liczne pytania. Dlaczego radni naszego miasta zlikwidowali miejski przegląd augustowski, choć kosztował mniej niż obecnie otrzymuje reporter państwa Dobkowskich? Dlaczego żadne inne augustowskie medium nie jest zainteresowane współpracą z miastem na, w cudzysłowie, równych warunkach? Dlaczego reporter otrzymuje z miasta prawie połowę swoich przychodów? Dlaczego zastępca burmistrza i skarbnik bronią tego nieprzyzwoitego układu? Dlaczego burmistrz milczy? Czy to wszystko jest zgodne z prawem? Będziemy szukać odpowiedzi.